9 marca, Edyta Nawrocka. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny. Od 17 lat tworzą wspólnie muzykę i hip-hopową kulturę w Polsce. Nie zwalniają tempa i wciąż przyciągają na koncerty setki fanów. W Starej Kopalni przed wałbrzyską publicznością wystąpił zespół Pocahontas, czyli 2/3 legendarnej paktofoniki. Kopalnia hip-hopu to pierwsza zorganizowana na dużą skalę impreza hip-hopowa w Wałbrzychu. O tym, że organizatorzy już od początku postawili wysoko poprzeczkę, świadczy zaproszenie jako gwiazdy wieczoru zespołu Pocahontas. Jest to jeden z najbardziej cenionych i najdłużej obecnych na scenie muzycznej skład w Polsce. Wojciech Fokus Alszer, Sebastian Rahim Salbert i zmarły tragicznie Piotr Magik Łuszcz stworzyli zespół Paktofonika w 1998 roku. Po 5 latach działalności z powodu samobójczej śmierci Magika zespół przestał istnieć, ale Fokus i Rahim kontynuują do dziś współpracę, zmieniając jedynie nazwy na PFK Company, Pijani Powietrzem czy w końcu Pocahontas. Jaka jest ich recepta na tak długą i udaną współpracę? Wiesz, stare dobre małżeństwo, nie? Tak naprawdę myślę, że kompromis, bo to jak, nie wiem, jaka świadomość jest tutaj wśród Państwa, ale my jesteśmy bardzo różnymi ludźmi, a wręcz skrajnie przeciwni jesteśmy. I niejednokrotnie mamy jakieś kwestie sporne, ale zawsze staramy się znaleźć tą nić porozumienia i wspólny interes, tak jak Fokus powiedział, bo cel jest jeden, żeby powstał utwór. To powoduje kompromisy, że mamy cele wspólne takie same i to cała reszta jest łatwiejsza. No też nie pozwalamy, żeby po prostu ego brało górę nad naszym nad właśnie... Nad dobrym płycie. No, dokładnie. Choć są razem na scenie od 17 lat, to już wcześniej solowo lub w innych zespołach tworzyli muzykę hip-hopową. Przez ten czas zmieniała się zarówno muzyka, jak i artyści. Młodzi buntownicy między innymi pozakładali rodziny, ale jak twierdzą, nie to ma główny wpływ na ewolucję ich twórczości. Założenie rodziny nie ma wpływu na to, że nasza muzyka jest dojrzalsza. Myślę, że to nasz wiek na to wpływa tak naprawdę. Nie? Nasze doświadczenia, które zbieramy po drodze, a mamy bardzo dużo możliwości i sytuacji spotykania się z różnorakimi aspektami życia, co powoduje, że to się przenosi jakby na teksty. Widzimy szerzej i bardziej ciekawe rzeczy, niż gdybyśmy byli cały czas w jednym miejscu. Praktycznie cały czas jesteśmy w trasie, żyjemy na bagażach. I trochę się przyzwyczailiśmy do tego życia. Jest to ciekawe, czasem nużące, ale częściej ciekawe. O tym, jaki wpływ może mieć artysta na swoich fanów, przekonał się jakiś czas temu Rahim. Pewnego razu otrzymał maila, w którym jedna z wielbicielek dziękowała mu być może za uratowanie życia. Dziewczyna ta codziennie dojeżdżała do pracy z grupą znajomych. Każdego dnia mieli jednego kierowcę, zbierali się tam w grupie 4 czy 5 osób, jeździli jednym samochodem, no i kierowca jeździł bardzo brawurowo i żadne prośby i tak dalej na niego nie wpływały. Pewnego dnia przyniosła moją płytę do auta, puściła i był tam utwór Sekunda, który traktuje właśnie o tego typu jeździe, a nawet powiem dalej o dość przykrym finiszu takiej brawurowej jazdy. Okazało się, że chłopak przesłuchał ten utwór i następnego dnia po prostu ściągnął nogę z gazu, co wręcz jest niewiarygodne, ale tak się stało. Powiedział, że dotarł do niego ten utwór i od tego momentu cała ekipa jeździ bezpiecznie do pracy, co mnie niezmiernie cieszy, bo tak jest właśnie tych naszych utworów. Warunkiem zorganizowania imprezy w Starej Kopalni było zaproszenie do udziału przede wszystkim lokalnych zespołów. Na scenie zaprezentowali się Produkt 74, Malik Tora Tora, Kulas NBF, Hany Zbiry Crew, Szachu i Mazur. Jak widać, w samym tylko Wałbrzychu okolicach jest wielu młodych adeptów sztuki rapu. Zapytaliśmy chłopaków z Pocahontas, czy ktokolwiek z młodych wykonawców ma szansę stworzyć z nimi wspólny utwór. Być lepsi od nas. No, przede wszystkim tak, muszą mieć poziom dobry, bo to nas zachęca jakby, nie? Kiedy słyszymy po raz setny kawałek o imprezie, o tym, jaki jestem super fajny i tak dalej, to nie jest coś, w czym chcemy uczestniczyć, nie? Myślę, że raczej właśnie oryginalność i fajny temat, do tego okraszony fajnym bitem, może spowodować, że nas to zainteresuje, bo nie chce nam się już pisać po raz kolejny tych samych kawałków, chcemy pisać nowe kawałki, których jeszcze nie napisaliśmy. Starsi fani hip-hopu pamiętają przede wszystkim początki zespołu Paktofonika, czy ich debiutancką płytę i często wracają do tych utworów z sentymentem. A co czują sami raperzy, gdy wracają do swojej dawnej twórczości? W sumie to się zastanawiam, czy to ja naprawdę napisałem i czy to jestem ja autorem tego wszystkiego, bo... Inny stan emocjonalny wtedy. Dokładnie. No jednak tam te emocje są mocno jakoś skumulowane, a odczuwam ten tu i teraz co innego zupełnie i zawsze mam szansę spojrzeć na to z dystansem, to jakim byłem człowiekiem, jakie miałem przemyślenia, w którą stronę dążyłem i tak dalej.
Ja na przykład, kiedy patrzę na bardzo stare płyty, to nie wierzę, że byłem aż taki głupi, no ale byłem. I wtedy głosiłem swoje prawdy, które dzisiaj z mojej perspektywy są po prostu nieprawdziwe. A wtedy pisałem o tym, no i tak się trochę walę w czole, jak słucham, jak mi się zdarzy. Ale nie wszystko, nie? Niektóre po prostu pojedyncze rzeczy. Czy odbędzie się kolejna edycja kopalni hip-hopu, jeszcze nie wiadomo. Niewątpliwie jednak tę imprezę należy zaliczyć do udanych, ponieważ wysprzedano wszystkie bilety, a kolejnych chętnych również nie brakowało. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego udzielił już pożyczek na ponad 1 000 000 zł. Z myślą o młodych przedsiębiorcach powstają także nowe inicjatywy. Szkolenia dla przedsiębiorców i konkurs na najlepszy biznesplan. W ramach programu Pierwszy Biznes Wsparcie w Starcie studenci, absolwenci i osoby bezrobotne mogą otrzymać do 78 tysięcy złotych niskooprocentowanej pożyczki. Zmniejszyło się oprocentowanie z 56% do 44%. O pożyczkę na utworzenie nowych miejsc pracy mogą ubiegać się także funkcjonujący już na rynku przedsiębiorcy. Maksymalna kwota takiej pożyczki to 23 tysiące złotych, mówi prezes Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Robert Jagła. Na dzień dzisiejszy 20 firm nowych, które powstały. Branże są różne. Od młodych lekarzy, poprzez salony fryzjerskie, salony kosmetyczne, poprzez różne działalności gospodarcze. Są to pieniądze inwestycyjne, więc przedsiębiorcy inwestują w rozwój swojej firmy te pieniądze. Są to fotografowie również. Także jest wiele różnych dziedzin biznesu. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego ogłasza również konkurs na najlepszy biznesplan. Aby wziąć w nim udział, wystarczy stworzyć biznesplan swojej wymarzonej działalności i złożyć go w siedzibie FRW do 27 marca. Im więcej kreatywności i pasji, tym większe szanse na wygraną. Oczywiście biznesplan musi spełniać także podstawowe założenia ekonomiczno-finansowe. Do wygrania są czeki o wartości 2,5 tysiąca za pierwsze miejsce, 1500 zł za drugie miejsce i 1000 zł za miejsce trzecie. Konkurs skierowany jest do absolwentów szkół średnich, zawodowych oraz wyższych, którzy w okresie ostatnich 4 lat ukończyli szkołę, do studentów oraz do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Udział w konkursie należy zgłosić do 13 marca, odsyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres poczty elektronicznej promocja@frw.pl. Biznesplany konkursowe można składać listownie, kurierem lub osobiście w terminie od 16 marca do 27 w siedzibie organizatora pod adresem ulica Limanowskiego 15. Rządowy program Wsparcie w Starcie, Pierwszy Biznes, jakby spowodował tak, w naszych głowach, że wartałoby pokazać młodym ludziom, że warto próbować własnych sił, nawet wtedy, kiedy jeszcze nie myślimy o własnym biznesie, ale być może gdzieś tam w naszych umysłach zaczyna coś kiełkować i warto by zorganizować taki konkurs. I stąd pomysł Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na to, żeby właśnie spróbować pobudzić młodych przedsiębiorców, tak? Tych, którzy myślą o biznesie, żeby w ramach konkursu właśnie postanowili napisać swój pierwszy biznesplan. FRW angażuje się także w działalność edukacyjną, organizując bezpłatne, cykliczne szkolenia, które mają pomóc młodym przedsiębiorcom w odnalezieniu się na rynku pracy. Podczas pierwszego spotkania analitycy finansowi spotykają się z młodymi przedsiębiorcami, by uczyć o tym, jak poprawnie skonstruować biznesplan. Wiele wniosków złożonych do FRW nie otrzymało pożyczki właśnie ze względu na to, że załączony biznesplan nie spełniał wymogów. Przedmiotem kolejnych spotkań będzie marketing biznesowy, komunikacja w biznesie, ale także kwestie prawne, finansowe czy podatkowe, bez których nie obejdzie się żaden przedsiębiorca. Trwa generalny remont Zakładu Aktywności Zawodowej, gdzie pracę znajdzie 65 osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. W zakładzie będzie pracowało także dodatkowe 18 osób, m.in. trenerzy, instruktorzy, asystenci osób niepełnosprawnych i rehabilitanci. Budynek przy ulicy 1 Maja 112, gdzie powstaną miejsca pracy, przekazał Fundacji Prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej. Zgodnie z planami zakład zostanie otwarty 1 lipca. Do tego czasu potrwa generalny remont budynku, w tym elewacja zewnętrzna i parking. Fundacja kupi nowoczesne wyposażenie, zostanie także zamontowana winda wewnątrz budynku. Zakład będzie prowadził działalność, w której wykorzystywane będą najnowsze technologie IT. Powstanie dział e-księgowości, ubezpieczeń, dom mediowy, agencja reklamowa oraz call center. Dodatkowo powstanie dział rehabilitacji, z którego będą korzystać tylko pracownicy ZAZ-u.
Obecnie prowadzona jest rekrutacja przyszłych pracowników zakładu. Punkt rekrutacyjny znajduje się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć na stronie www.zas-wałbrzych.org. Pracownikom ZAS-u przysługuje darmowa rehabilitacja od 60 do 120 minut dziennie, darmowe dojazdy do pracy, pomoc asystentów osób niepełnosprawnych. W ramach pracy ZAS będą prowadzone darmowe szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje. W ramach zakładu zostanie utworzony Zakład Funduszy Aktywności, na którym będą składane na przykład zyski wypracowane przez pracowników, w tym na zakup leków, niskooprocentowane pożyczki zwrotne lub pożyczki bezwrotne, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dopłaty do czynszów. Zakład będzie wyposażony w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Zatrudnionych zostanie 3 rehabilitantów. 2 miliony złotych to szacunkowy koszt trwającego remontu ulicy Straży Pożarnej i Kościelnej, które są elementem przebudowy placu na Rozdrożu. Rozstrzygnięto już przetarg na remont ulicy Duracza, który pochłonie 1,5 miliona złotych. W zeszłym roku Wałbrzych był wielkim placem budowy. Większość prac udało się jednak zakończyć przed zimą, mówi Bogusław Rogiński, zastępca dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Ulica Niepodległości, czyli powiedzmy, bo odcinek ten pierwszy, który był w zeszłym roku robiony, to jest Wilcza Pogodna, drugi odcinek od Politechniki do Starego Zdroju, to są wykonane odcinki. Następny odcinek, który był wykonywany w ciągu drogi 35, to jest Sikorskiego w okolicach wiaduktu, który też został wykonany. Tam są jakieś drobne jeszcze poprawiane usterki. No i ostatni odcinek to jest skrzyżowanie Sikorskiego, Niepodległości, Świdnicka, który też w zasadzie został wykonany i termin jest około 15 marca. Czy on zostanie zachowany, czy nie, to zależy tylko od temperatury, bo musimy tam położyć ostatnią warstwę, czyli tak zwaną warstwę ścieralną, a żeby ją położyć, to musi być odpowiednia temperatura. W tej chwili trwa remont ulicy Kościelnej i Straży Pożarnej. Jest to element przebudowy placu na Rozdrożu. I to jest rząd około 2 milionów złotych. Jesteśmy po przetargu na ulicę Duracza. Koszt rzędu 1,5 miliona złotych. O ile na Kościelnej są już wykonywane prace, o tyle na Duracza jeszcze jest prowadzona zmiana organizacji ruchu. Wiele trudności przysporzył kierowcom zeszłoroczny remont ulicy Wrocławskiej. Kolejne odcinki tej drogi będą wkrótce remontowane. Wbrew pozorom, bo wydaje się, że troszkę chaotycznie jest remontowana na przykład droga numer 35 od wjazdu od strony Wrocławia po wylot w stronę Mieroszowa. Jest to jednak głęboko przemyślane i chodzi o to, że musimy to robić odcinkami, żeby nie sparaliżować Wałbrzycha. W najbliższym czasie dokończony zostanie remont ulicy Strzegomskiej wraz ze ścieżkami rowerowymi. Termin zakończenia prac to przełom pierwszej i drugiej połowy roku. Jeśli chodzi o ulicę Lelewala, to zakończył się termin składania ofert przetargowych. To już wszystko, co przygotowali dla Państwa nasi dziennikarze w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę. Na kolejną porcję wiadomości zapraszam jutro na godzinę 16:15. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.